Dzień dobry wieczór absolutnie wszystkim. Słuchajcie, pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć podczas tej serii dotyczącej smutku. Mówię z uśmiechem, bo jest potrzebny. Jest po prostu zdrowy i tyle. Zwłaszcza kiedy jest smutno. Właśnie pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest bycie realistą. Dużo się mówi, może powiem inaczej, dużo się mówiło. Generalnie teraz taka popularna psychologia i filozofia życia codziennego już odchodzi od super optymistycznego i pozytywnego myślenia, tak? Bo okazało się być niepraktyczne, tak? Nie wiem, no, kolega z pracy zabrał mi pozycję, no, widocznie chciał mnie odciążyć, co za dobry człowiek, prawda? Mój mąż odszedł do mojej najlepszej koleżanki, prawda? Widocznie bardzo lubi moje przyjaciółki, za bardzo, co za wspaniały, wielkoduszny człowiek o wielkim sercu, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No nie, 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 nie. Pełnia życia, którą czasami nazywa się pełnią szczęścia. Chociażby u nas, w mormońskiej religii, polega na tym, że przyjmuje się życie takim, jakie ono jest. I już. Więc to, o czym chciałbym powiedzieć na samym początku, to jest: nie walcie ściemy, że jest jasno. Nie ściemniajcie, że widno. Jak jest ciemno, to jest ciemno. Może zaplanujmy sobie, jak to widno, jak to jasno ma wyglądać, albo co możemy zrobić teraz. Najgorszą rzeczą, którą człowiek może zrobić dla siebie i dla innych, najgorszą, w trudnym momencie swojego życia, ciężkim momencie, niskim, jest po pierwsze pocieszanie się na siłę, nie? Po drugie rozpaczanie dla rozpaczy samej. Oba te rozwiązania są totalnie niepraktyczne i tylko rozdrapują rany. W sercu, na ciele i człowiek krwawi. Po co to komu? No nie, 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 nie walmy sobie ściemy, że jest widno. Zobaczmy, co twórczego, dobrego i pomocnego jest teraz koło nas. Ale przede wszystkim, o czym już parę razy mówiłem w różnych nagraniach, zobaczmy, do czego możemy się przydać. Nasze, tak się mawia, tak, że Pan Bóg pozadał człowiekowi oczy z przodu, żeby widział, co jest przed nim. Nasze życie jest na zewnątrz nas. Tak, jest poza nami, tam ono się rozgrywa. I ono, właśnie to, co jest dookoła, jest źródłem, naprawdę, bo się mówi, że szczęście jest w sobie, tak, ale ono skąd się bierze? My nie jesteśmy w próżni. I to, co zapewnia człowiekowi radość i spełnienie, to jest uzmysłowienie sobie, do czego może się przydać. Jeżeli lubicie sobie w tym momencie powiedzieć, do niczego jestem, to może nie oglądajcie kolejnych odcinków. I słuchajcie, nie muszą to być wielkie rzeczy. Powiem tak obrazowo. Jak się weźmiecie za te drobne rzeczy, to wam archaniołowie przyjdą z pomocą. Taki obrazek. Po prostu zacznie się robić dużo lepiej od razu. Cześć, na razie, trzymajcie się.